obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania żółtej kuli z torby, w której są trzy żółte kule, dwie czerwone, dwie zielone i jedna niebieska. Jak wiecie z poprzedniego filmu, prawdopodobieństwo jest miarą tego, jaka jest szansa na uzyskanie pewnego konkretnego wyniku w jakimś losowym doświadczeniu, w jakimś losowym eksperymencie. W tym wypadku to doświadczenie, ten eksperyment polega na wylosowaniu jednej kuli z torby, w której są różne kule różnych kolorów. No to obliczmy, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania żółtej kuli. To będzie pewien stosunek. co tutaj stosunek dwóch liczb. Co tutaj wpisać w liczniku i mianowniku, to za chwilę sobie obliczymy. Może teraz wypiszmy, jakie są wszystkie możliwości. No więc tak, mamy trzy kule. Żółte. No to jest pierwsza żółta, druga żółta i trzecia żółta. Potem mamy dwie kule czerwone, pierwsza kula czerwona, druga kula czerwona. Potem mamy dwie kule zielone, pierwsza zielona, druga zielona, i na końcu mamy jeszcze jedną kulę niebieską. Czyli to są wszystkie możliwości. Wszystkie możliwe wyniki losowania. Tutaj bardzo ważne jest zrozumienie tego, że musimy pomimo tego, na przykład, że te trzy kule są tego samego koloru, żółte, te są czerwone, to jednak wypisałem tutaj żółtą kulę trzy razy, czerwoną dwa razy, bo musimy zakładać, że te kule są, pomimo że są tego samego koloru, to że są rozróżnialne. Czyli że wiemy, że to jest pierwsza. Żółta to jest druga, żółta to jest trzecia żółta. I to jest bardzo ważne, żeby obliczyć później prawidłowo prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń. Możemy sobie wyobrazić, że po prostu te kule są rozróżnialne, że na przykład oprócz kolorów mają jakieś numery, np. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten zbiór nazywa się w matematyce. Zbiór tych wszystkich możliwych wyników losowań. Nazywa się zbiór zdarzeń elementarnych. Zbiór zdarzeń elementarnych. No i teraz liczba tych zdarzeń elementarnych, których w tym wypadku jest 8, to jest to, co tutaj wpisujemy w mianowniku, czyli to jest liczba wszystkich możliwości. Liczba wszystkich możliwości. A w liczniku, co musimy wpisać? W liczniku wpisujemy te, które nam sprzyjają. No w tym wypadku to są te 3. Więc mamy trzy takie zdarzenia, które nam sprzyjają, czyli to jest liczba zdarzeń sprzyjających. Sprzyjających. No i tyle. Obliczyliśmy prawdopodobieństwo wylosowania żółtej kuli, które jest równe 3 ósme.